No i słuchajcie, witam Was bardzo serdecznie. W piątek mamy godzinę 13:20. Ja lecę na nowe pazy, więc pokażę Wam, jak wyjdę. No i słuchajcie, ja już wyszłam. Postawiłam na takie delikatne, ale bardzo ładne. Hej kochani, słuchajcie, ja się do Was odzywam w piątek. Jestem cała mokra, całe włosy mam mokre, jest tragedia. Ale byłam się spotkać z moimi znajomymi. Było świetnie. Dopiero wróciłam, mam już 20 prawie drugą. Paznokcie w ogóle nie wiem, czy Wam pokazywałam, jakie zrobiłam, ale to zaraz Wam pokażę. Na pewno Wam pokazywałam, co ja gadam w ogóle. No i teraz się... teraz się pójdę przebrać. No i będę już powoli w łóżeczku. A pazy się prezentują tak... prześliczne. Jestem chora. Przed chwilą miałam przemeblowanie w pokoju, zaraz Wam pokażę, jak to wszystko wygląda. I teraz muszę posprzątać. No bo no wszystko porozwalane jest trochę. Trochę tutaj się też na tyle zmieniło, że muszę sobie szafki pozmieniać, opróżnić. Tu już sobie przyniosłam ręcznik papierowy, płyn, więc wszystko będzie zmieniane. Ja to Wam wszystko będę pokazywać. I zrobiłam sobie jeszcze kawusię, więc Wy też sobie zróbcie. W sumie to mama mi zrobiła, więc jeżeli chcecie tutaj zostać i zobaczyć, co będzie dalej, to zróbcie sobie kawusię, herbatkę i przechodzimy do dalszej części. W ogóle wczoraj byłam na pazach. Czekajcie. A tu będzie lepiej to widać. Zrobiłam sobie takie dosyć naturalne, bo... jest to sam żel, tylko że to jest taki różowy żel z takimi, widzicie? No, taki, nie wiem jak to nazwać, taka trochę mozaika. No, ładne, ładne. Postanowiłam właśnie zmienić kształt, bo jednak kwadraty to są, to jest mój po prostu jednak kształt paznokci. Fajnie tak mieć raz na jakiś czas migdałek. Ale jednak kwadrat to jest totalnie to, co ja lubię. Wczoraj wieczorem, w piątek byłam z moimi znajomymi na mieście, więc fajnie. I tak, no i co mogę Wam powiedzieć? Bierzemy się za sprzątanie, ogarnianie i na samym końcu Wam pokażę, jak to wszystko sobie ułożyłam, jak tutaj to przemeblowanie wygląda. No i zobaczymy. Hej kochani, ja się do Was odzywam już dosyć późno, już mnie nawet nie widać, ale nawet nie mam już jak zapalić światła, bo nie chce mi się iść na drugi koniec pokoju, więc zostały mi tylko ledy. Jestem przy toaletce i chciałam tylko powiedzieć, że właśnie się przebrałam w piżamkę, wykąpałam się i teraz zrobię szybką pielęgnację twarzy i lecę spać, bo już mamy niedzielę, 30 minut po północy mamy, nawet ponad 35 chyba. I ja dosłownie... dosłownie robię pielęgnację i lecę spać, więc widzimy się już z rana. Dobranoc. Hello, hello kochani, witam się z Wami w niedzielę. Mamy godzinę 9:52, coś takiego. I ja właśnie sobie zrobiłam śniadanko. Wstałam. Mam grzaneczki z dżemem i herbatkę. No więc sobie puszczę serial do tego i wcinam, a później zobaczymy, co będziemy robić. Miłego dnia. Hello, hello kochani. Witam się z Wami w niedzielę. Mamy godzinę 15:30 i przetestujemy sobie Sour Patche. To są te kwaśne żelki. W sumie to raz już jadłam u mojej przyjaciółki. Ale to było dokładnie w Sylwestra, więc
Ale już jakiś czas temu, no nie? Więc oła. Zaraz stracę paznokcie. Więc otwieramy i zobaczymy. Ale ja ogólnie lubię kwaśne. W ogóle kocham kwaśne. Żelki to już w ogóle. Tak jak ja na przykład nie przepadam za ostrym. Ja się zjem ostre, ale wiecie, jest granica. To kwaśne to ja kocham. Nie wiem, czy tu są napisane, które to jakie chyba nie było. Dobra. Najpierw niebieskiego. Ale strasznie się przylepiają. Ale zarąbiste. Dobra, słuchajcie, wracam. Bo po prostu one się strasznie długo je się żuje. Bo one się strasznie przylepiają. Więc je będę przy was tyle rzucić. Teraz pomarańczowy. Ten jest taki średni. Zielony. No i taki malinowy. Dupy nie urywają, ale spoko. Jak ktoś lubi kwaśne, to dobra. No i słuchajcie, lecę umyć włosy. No bo już nie myłam kilka dni dobrych i no, trzeba je ogarnąć. Zgerypała z maty kolejna. Wszystko się chrzani. No, więc lecę je umyć i widzimy się, jak już umyć.